imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna – Narodzenie Pana Jezusa. Dość dawno, bo już w roku 1988, w miesięczniku Powściągliwość i Praca, w poetyckiej rubryce pod hasłem Prezentujemy, został opublikowany utwór Mirosława Spychalskiego o wdzięcznym tytule Gwiazdy. Posłuchajmy tego utworu. Widziałem spadające gwiazdy. Śmieszyła mnie ich niezgrabność, gdy bezładny snop iskier oświetlał niebo jak ciemny pokój. Nawet nie trzeba było wzlatywać, by sięgnąć. Gdy przypatrujemy się tajemnicy narodzenia Pańskiego, gdzieś na horyzoncie wyobraźni, jawi nam się tajemnicza gwiazda betlejemska, zwiastunka narodzin Mesjasza i przewodniczka mędrców ze wschodu. To ona rozświetliła niebo jak ciemny pokój, a potem człowiek już nie musiał wzlatywać, by sięgnąć. Kogo? Boga. Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, urodził się i zamieszkał w stajni. Ale jest i druga strona tego narodzenia. Bóg zrodził się w ludzkim sercu i rodzi się nieustannie, nawet wtedy, gdy to serce czasem przypomina stajnie zanurzone w grzechu, pogrążone w ciemności i bezradności. Nie do sprawiedliwych przyszedł, ale do grzeszników. Uboga stajenka i dom nazaretański stały się domem odkupiciela człowieka. Jednak pomimo ubóstwa był to prawdziwy dom, ponieważ królowała w nim miłość. Poeta, wychowawca i duszpasterz Michalicki, ksiądz Ferdynand Ochała, w broszurce Wiedział, że jest dłużnikiem, tak pisał o miasteczku i o domie rodzinnym błogosławionego Bronisława. Darem Bożym było rodzinne miasteczko, którym wieża kościoła kierowała myśl mieszkańców ku niebu. Cmentarz na wzgórzu tłumaczył wszystkim sens życia
i swymi nagrobkami głosił powszechność zmartwychwstania. Darem byli rodzice, Jan i Marianna z Gryzieckich. Szczególnie matka kształtowała serca dzieci i przygotowywała je do życia ofiarnego, nachylonego nad ludzką nędzą i nieszczęściem. Bóg stwarzał warunki do życia dla całej rodziny i dyktował je ze względu na każde z dzieci, tak by mogło rozwijać się i wspinać ku niebu. Klimat panujący w domu był dla Bronka wołaniem Bożym do wykształcenia w sobie pełni człowieczeństwa. Możemy śmiało powiedzieć, że dom Markiewiczów był swoiście nazaretański, ale tylko dlatego, że najpierw rodzice wybudowali w swoich sercach dom dla Jezusa. Sam ksiądz Bronisław w przewodniku dla wychowawców młodzieży opuszczonej pisał: rodzice tedy powinni pamiętać, że dzieci ich nie tylko są ich dziećmi, ale są również dziećmi Bożymi. Rodzice tylko przez dobre wychowanie własnych dzieci osiągną zbawienie wieczne. Jeśli ojciec i matka pragną u dzieci zjednać sobie powagę, niech we wzajemnym między sobą stosunku okazują sobie należne poszanowanie. Wtedy dzieci pójdą za ich przykładem, zwłaszcza jeśli od początku nic innego nie widziały. Przywykną szanować matkę, jeśli ojciec obchodzi się z nią uczciwie i łagodnie. Nigdy nie będą zuchwałe względem ojca, jeśli tylko matka była zawsze dla niego z uszanowaniem. Maryję, najlepszą z matek, prośmy o to, aby polskie matki i ojcowie umieli budować w swoich sercach dom dla Boga, a z pomocą Maryi dom nazaretański w swoich wspólnotach rodzinnych, żeby narodzenie Pańskie dokonywało się w każdym z nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.